Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Naszym gościem dzisiaj jest pan doktor habilitowany Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Gorące pytania, gorące tematy, a najgorętszym jest powstanie nowego rządu. Dzisiaj gabinet Donalda Tuska na czele z nowym premierem został zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim, a wcześniej było wygłoszone exposé. Exposé z definicji to jest przedstawienie programu rządu, działań Rady Ministrów, potem są zadawane pytania przez parlamentarzystów, a potem udzielane odpowiedzi i głosowanie nad wotum zaufania. Właściwie w tym całym ciągu przewidzianych procedur zabrakło jednego, odpowiedzi na pytania, ale i głosowanie i tak się odbyło. No i porozmawiajmy, panie doktorze, o exposé, bo jeżeli ma być przemówieniem programowym exposé i przedstawieniem działań rządu, przyszłego rządu, to czego się z tego exposé dowiedzieliśmy? To raczej było takie exposé kierunkowe, to znaczy ono nie przedstawiało przedstawiało kilka takich konkretnych działań rządu, przede wszystkim jeżeli chodzi o sferę taką płacową, tak, podwyżki, to tak. Natomiast w większej swojej części przedstawiało no właśnie takie podstawy, powiedziałbym, teoretyczne, tak jakby to mówił w nauce, czyli no, na czym ten rząd ma być zbudowany i jakie ma zamierzenia takie kierunkowe, jakie ma wartości. No, przede wszystkim no, tutaj premier mówił o zmianie. Oczywiście zmianie w stosunku do poprzedników, też powoływał się na dziedzictwo Solidarności i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby no, mówił bardziej ogólnie o tym, że no, chce państwo zmieniać w jakimś tam określonym przez niego kierunku, że, no, czyli de facto no, troszeczkę to tam było taka końcówka kampanii wyborczej, jeszcze bym powiedział, tak? No bo to była raczej taka komunikacja, którą już słyszeliśmy w kampanii wyborczej. I tutaj tych nowych elementów było rzeczywiście niewiele. I ta komunikacja, no dlaczego ma właśnie dojść do zmiany, tak? Czyli taka, powiedziałbym, trochę adresowana bardziej do wyborców niż do posłów, no, którzy prawdopodobnie też oczekiwali większych konkretów, przynajmniej zadając też pytania, które w części były oczywiście takimi oświadczeniami, a jak to bywa zwykle w polityce, ale też wiele tam było pytań takich konkretnych o konkretne rozwiązania polityki, części polityk publicznych wobec różnych nawet i konkretnych przedsiębiorstw, regionów i tak dalej. Więc no rozumiem, że tutaj to nie jest jeszcze jakoś opracowane być może przez ministrów, przez rząd, żeby móc odpowiadać na te konkretne pytania. I dlatego też taka bardziej ogólna forma, raczej to był taki, określiłbym, manifest polityczny, prawda? Niż exposé, w którym zwykle premierzy no, odnoszą się do kolejnych działów, na przykład działów funkcjonowania państwa i omawiają, co będzie w polityce zagranicznej, co będzie tam w polityce społecznej i tak dalej. Tu było kilka takich rzeczy. Było na przykład to, że to było dobre, że też premier Tusk powiedział, no, że jednak będzie kontynuował relacje transatlantyckie, bo tu też były wątpliwości. Czy to nie zostanie gdzieś tam zupełnie skierowane w stronę Unii Europejskiej, prawda? I na to na pewno część polityków i dyplomatów czekała. Czy te sprawy z podwyżkami, które już były zapowiadane, zresztą częściowo przez poprzedni rząd, częściowo przez ten rząd, więc wydaje się, że akurat sprawa podwyżek to taka jest naturalna dla tego, obojętnie kto by rządził w Polsce, ale też rzeczywiście się to znalazło. Natomiast więcej właśnie było tutaj
no, tych odniesień symbolicznych. No, jak na 2 godziny przemówienia z trybuny sejmowej, to chyba trochę mało. Dużo miejsca w tym wystąpieniu zajęły takie wątki odwetowe. Politycy opozycji, już opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, komentując exposé premiera Tuska, mówili, że to była nuda, propaganda, nakręcanie emocji zamiast konkretów, bez wizji, bez pomysłu. No właśnie, czy można było z tego wystąpienia premiera Tuska odczytać, odnaleźć w tym wystąpieniu wizję przyszłości Polski? I to nie tylko jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, ale też politykę zagraniczną, bo chyba jednak tego zabrakło. Oczekiwaliśmy, ja w każdym razie oczekiwałam konkretów związanych i między innymi ze stosunkami z Unią Europejską, z suwerennością Polski, ze stosunkiem do Rosji. Oczywiście zapowiedź, że będzie Ukraina wspierana, to jest bardzo piękna zapowiedź i bardzo dobrze, że tak się stało. Natomiast no, takiego potępienia agresji Rosji i zwrócenia się do zachodnich sojuszników, że trzeba być takim bardzo konsekwentnym w tym, żeby pomagać Ukrainie, to de facto w tym wystąpieniu nie było. No, premier powiedział, ty chyba tam, z tego co pamiętam, że będzie tym się zajmował w Brukseli, czyli troszkę tak sobie to zwekslował, to znaczy powiedział, że tym właśnie się będzie zajmował w Brukseli na najbliższym szczycie, na który już dzisiaj jedzie. Rzeczywiście, znaczy raczej, no, raczej to było takie, jak mówię, na tyle kierunkowe i ogólne, no, że premier mówił, że będzie lepiej, tak właściwie we wszystkich obszarach, ale nie mówił rzeczywiście, jakimi środkami chce to zapewnić, jak to ma być zrobione, jak to ma być, że będzie lepiej. Jeżeli chodzi tu o politykę zagraniczną, o którą pani rektor pyta, no, no były takie wątki, nie było tam takich rzeczywiście konkretnych zapowiedzi, były takie wątki, z których można się było być może domyśleć, co premier chce zrobić. To znaczy, że no, na przykład mówił, że nikt mnie w Unii Europejskiej nie ogra. Ale czy to oznacza na przykład w stosunku do zmiany, proponowanych zmian traktatowych, no, ostry sprzeciw, czy lekkie poparcie, czy jakieś jeszcze pośrednie rozwiązania, no to rzeczywiście z tego nie wynika. Ja rozumiem, że to, może to wynikać z głosowań posłów Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim, tak bardziej, czyli już ta zmiana tutaj stanowiska Platformy Obywatelskiej w tej sprawie nastąpiła i no, prawdopodobnie też nastąpi, jeżeli chodzi o rząd. Natomiast rzeczywiście nie było tutaj, znaczy te akcenty ukraińskie, one były konieczne i też dobrze, że się pojawiły. Transatlantyckie, o których mówiłem przed chwilą, też bardzo dobrze, że się pojawiły. Właśnie takie kierunkowe. Zresztą wczoraj też był ważny dzień, bo była wizyta prezydenta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych i spotkania z liderami, liderami, przepraszam, partii w kongresie i też z prezydentem Bidenem, więc to też trzeba było śledzić i rozumiem, że to też śledziliśmy. No i też to były ważne komunikaty przede wszystkim dla na przykład dyplomatów zagranicznych, czy w ogóle naszych partnerów zagranicznych, mówię tutaj szczególnie o Stanach Zjednoczonych, więc to, te elementy się znalazły, ale tak jak mówiłem, mówi pani rektor też, no, w formie takiej dosyć ogólnej, prawda, gdzie tutaj twardo, znaczy no, dzisiaj twardo to były nakreślone te wątki rozliczeniowe, prawda, oczywiście. No i tutaj też taka pewna niespójność, dlatego że najpierw premier mówił właśnie o tym zasypywaniu podziałów, a później no, płynnie przeszedł do tych wątków takich kampanijnych, tutaj wzajemnych pretensji, no ale też oczywiście każdy rząd kolejny będzie mówił o tym, że poprzedni rząd był zły i gorszy, więc tutaj pewnie tego też trochę należało się spodziewać, aż takiej zmiany tutaj nie było, ale ja już porównywałem kilka razy tutaj te wystąpienia i to było, czy przynajmniej Donalda Tuska, to było takie najmniej konkretne. No właśnie, ale wspomniał pan o tych wątkach rozliczeniowych, odwetowych.
Faktem jest, że każdy ustępujący rząd krytykuje swoich poprzedników, no ale ta krytyka jest oparta o fakty, o stwierdzenia związane z budżetem państwa, stanem gospodarki, zasobnością portfeli Polaków. Tutaj właściwie poza zapowiedziami, że będzie wielkie czyszczenie i odwet, to nie słyszeliśmy. A z drugiej strony, jak pan odbiera odczytanie manifestu samobójczego człowieka, który spalił się w 2017 roku? W proteście przeciwko rządom PiS-u. Czy to była formuła wyjścia z tego, że no, premierowi takich słów i takich oskarżeń pod adresem Prawa i Sprawiedliwości nie wypada w ekspoze użyć, no to PR-owcy doradzili, żeby się posłużył tym listem. Czy to taki był zamiar? Bo ja nie bardzo rozumiem dlaczego. No, to jest, jakby było to spójne z całą tą, z całym tym początkiem, tą pierwszą częścią ekspoze, w tym sensie, że no moim zdaniem tutaj Donald Tusk chciał stworzyć taki, powiedzmy, mit założycielski tej nowej koalicji. To znaczy najpierw zaczął od tego, że to jest koalicja 15 października, czyli już sam ukuł taki bon mot, taki slogan, prawda, który będzie pewnie gdzieś tam używany, na pewno przez polityków, już jest używany przez polityków koalicji rządzącej, bo już dzisiaj słyszę przy tych przejmowaniach ministerstw, które w tej chwili trwa, też już ten zwrot jest używany, czyli jest taki pomysł na to. No i jednocześnie cały czas odwoływał się do tych symboli solidarności i zmiany ustrojowej, która była zmianą gigantyczną. I no ponieważ jakby no każdy rząd chce być tym rządem przełomu, ponieważ to dopiero oceni, jak to mówią, Pan Bóg i historia po latach, czy to tak było i czy to jest, i to jest taki czas, a nie ma dzisiaj takich podstaw za dużych, bo to nie jest czas przełomu ustrojowego, tak? To wszyscy jesteśmy tego świadomi, że to jest po prostu kolejny rząd w tej trzeciej czy czwartej RP, jakby jej nie nazywać już publicystycznie, no to jest kolejny rząd, tak? Kolejne wybory i kolejny rząd. Nie jest tak, że mamy przełom taki jak w 1989 roku, no to tutaj jest próba, wydaje mi się, zbudowania tego mitu założycielskiego i użycie tego, że to jest coś wyjątkowego i użycie tego wystąpienia, no dosyć takie kontrowersyjne bym powiedział z punktu widzenia etycznego, no ma właśnie też to uzasadniać, także to, że to jest rząd właśnie zbudowany jako remedium na te straszne, mroczne czasy, które tam, prawda... Panie doktorze, dzisiaj Donald Tusk napisał na Twitterze, 13 nawet w grudniu jest wiosna. To się odnosi do tego, że zaprzysiężenie tego rządu w Pałacu Prezydenckim właśnie ma miejsce 13 dnia grudnia, który nam się nieodparcie kojarzy z wprowadzeniem stanu wojennego. Zresztą dla przeciwwagi tego mitu założycielskiego koalicji 15 października politycy PiS już zaczynają mówić o koalicji 13 grudnia, ale mamy na razie wiosnę, początek miesiąca miodowego tego rządu, ale przecież jeżeli, jak twierdzą niektórzy eksperci, jedynym spoiwem tej koalicji jest antypis, to mogą się zacząć schody i już mogą się zacząć, dlatego że nowa minister edukacji, pani Barbara Nowacka, zapowiedziała, że w szkole zostanie religia, co prawda nie w wymiarze 2 godzin, tylko w wymiarze 1 godziny, ale finansowana z budżetu państwa. Nie spodoba to się lewicy. No oczywiście, że się nie spodoba, ale no, jednak zawsze to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak wielokrotnie podkreślamy. Znaczy, czym innym są zapowiedzi wyborcze i wszyscy w zapowiedziach wyborczych są bardzo radykalni i natychmiast rozwiążą wszystkie problemy. Natomiast czym innym jest rzeczywistość, no, z którą już po objęciu urzędu pani minister na pewno była wcześniej tego świadoma, ale oczywiście w wyborach tego nie podkreślała, no że jest jeszcze, są uwarunkowania prawne. Tutaj mam na myśli konkordat ze Stolicą Apostolską, który trzeba by zmienić najpierw konkordat, żeby zlikwidować religię w szkołach. I czyli tego się nie da po prostu tak prosto zrobić.
Wielu rzeczy, panie doktorze, prosto się nie da zrobić, ale okazuje się, że zamiary są takie, żeby to zrobić. Zobaczymy, jak będzie reagowała na to na przykład Komisja Europejska, która jest bardzo wrażliwa na temat praworządności. Te wszystkie zapowiedzi obchodzenia prawa bądź łamania prawa, bo one wynikają z różnych deklaracji nowych ministrów. Będziemy się z panem doktorem przyglądać uważnie działalności tego rządu i rozmawiać na ten temat na antenie. Także dziękuję za dziś, zapraszam na przyszłość. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. A my, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.